Wykład 19. Pytania i odpowiedzi. Część 4. Well, I have some questions. Mam kilka pytań. Czy szóste przykazanie, nie zabijaj, odnosi się tylko do człowieka czy do zwierząt? To znaczy, dlaczego zwierzęta na przykład w Starym Testamencie były składane na ofiarę między innymi? Okay. If you look at the Ten Commandments this way, jeśli w ten sposób patrzycie na 10 przykazań, it's not gonna be helping you. To w niczym wam to nie pomoże. Okay. This is always you're looking everything in the legal aspect. To znaczy, że koncentrujecie się na wszystko i patrzycie na Pismo Święte w taki legalistyczny sposób. It is a factual aspect. To jest taki faktyczny aspekt. Of course, you know, thou shalt not murder. Oczywiście to przekazanie, nie będziesz zabijał. People are so sensitive about killing. Ludzie są bardzo wrażliwi na punkcie zabijania. Killing happens in this nature all the time. A zabijanie pojawia się w przyrodzie cały czas. As a normal ecological process. Jako taki normalny ekologiczny proces. Well, for instance. Na przykład. You know the cuckoo bird, cuckoo? Kukułkę na pewno słyszeliście, znacie takiego ptaka jak kukułka. Kuku, kuku, kuku. And these cuckoos never build their own nest. Te kukułki nigdy nie budują swoich własnych gniazd. This mother cuckoo, when she has to lay eggs, she always sneak in somebody else's nest. Gdy kukułka chce złożyć jaja, zawsze robi to w gnieździe innego ptaka. But the other birds already laid three eggs. To inny ptak już złożył na przykład w tym gnieździe 3 jaja. Then this cuckoo laid one egg. A tu kukułka dokłada do tego jedno jajko. And she does that. Ona właśnie tak postępuje. It's very interesting. This cuckoo's hatches faster, earlier than other birds. I ciekawe jest to, że takie piskle kukułki szybciej wykluwa się, aniżeli inne pisklęta innych ptaków. And as soon as this baby cuckoos are born, hatched. I gdy to piskle kukułki wykluwa się, you know what these babies do? Wiecie, co te piskle robi? They don't even open their eyes yet. Nawet jeszcze nie potrafi otworzyć oczu. There's no feathers. Nie ma nawet piór. And immediately after they came out of eggs. Ale natychmiast po tym, jak wykluwa się z jaj, they begin to get rid of these pre-existing eggs. A zaczyna przygotowywać się do takiego chyba procesu składania tych jaj. Przepraszam, do wykluwania, do wyjścia. Do wyrzucania z gniazda? This baby cuckoo is removing these other eggs. To piskle kukułki zaczyna usuwać po inne jajka. Why? Dlaczego? So these poor eggs are dropped and get killed. Tak więc te biedne jajka spadają na ziemię i są zniszczone. And until he's all alone left there in the nest. I to piskle robi to tak długo, aż tylko ono samo pozostanie w tym gnieździe. Just using wings again. Używa swoich skrzydeł do tego, aby usunąć te pozostałe jajka. When you look at the videotape, it's amazing picture. Gdy oglądacie to na wideo, to jest to naprawdę czymś niezwykłym. I wish I could put in my computer someday, you know. Chciałbym pokazać wam to przy pomocy mojego komputera kiedyś. When you look at that, it is a killing. It is God's plan, isn't it? I gdy oglądacie to, robi to wrażenie, że jest to zgodne z Bożym planem. I don't know whether it's really truly God's plan, but it's in the gene. Nie wiem, czy to jest zgodne z Bożym planem, ale zawarte jest to w genach. In this nature. W tej przyrodzie. This kind of thing happens all the time. Coś takiego ma miejsce cały czas. So. Don't look at the killing. Tak więc nie patrzcie na zabijanie. The sixth commandment is not talking about killing. To szóste przykazanie nie mówi o naszych odczuciach. Every single commandment is about love. Każde z poszczególnych przykazań mówi o miłości. So when Jesus was asked. Tak więc gdy zapytano Jezusa, his answer was. On odpowiadał. Even though you hate your brother. Nawet jeśli odczuwacie nienawiść do swojego brata, to również i wówczas zabijacie. Więc Jezus mówi, daję wam nowe przykazanie. Miłujcie się nawzajem.
So to me, commandment look like this. Tak więc w moim mniemaniu przykazanie wygląda w ten sposób. Every single commandment says love one another. Każde poszczególne przykazanie mówi miłujcie się nawzajem. Thou shalt not murder. Nie będziesz zabijał. You know what that means? Wiecie co to znaczy? If you murder, jeśli zabijasz, you are going to be so stressed. To wtedy znajdziesz się pod wpływem wielkiego stresu. You will be fearful. Będziesz się bał. You will be always, police. I zawsze będziesz po prostu takim bojaźliwym człowiekiem. You are going to produce so much oxygen-free radical. I będziesz wtedy wytwarzał tak wiele tych wolnych rodników tlenowych. You are not going to be sleeping. Nie będziesz mógł spać spokojnie. And you may end up have a cancer. I może się to skończyć rakiem. Because of too much oxygen-free radical. Z powodu tej dużej ilości wolnych rodników. And I don't want you to get sick. A ja nie chcę, żebyś się zachorował. I don't want you to have a cancer. Nie chcę, żebyś zapadł na raka. Please. Proszę. Don't kill. Nie zabijaj. Please love one another. Proszę, miłujcie się nawzajem. Then you will be healthy. A wtedy będziecie zdrowi. This is the way we have to look at the właśnie w ten sposób mamy patrzeć na 10 przykazań. We're always being so legal with God. My zawsze postępujemy względem Boga w taki legalistyczny sposób. God does not want to have a legal relationship with us. A Bóg nie chce, abyśmy mieli z Nim takie relacje. Okay. If you hate one another between husband and wife, jeśli powiedzmy w małżeństwie odczuwacie do siebie wzajemną nienawiść, as long as you don't file the divorce, to dopóki nie dojdzie do rozwodu, you're still husband and wife, to nadal jesteście mężem i żoną. Legally. Legalnie. God does not want us to have that relationship. Ale Bóg nie chce, abyśmy mieli względem siebie takie stosunki. That's a factual relationship. Dlatego, że to jest taki faktyczny związek. God wants to have loving relationship. Bóg chce, aby pomiędzy nami istniały takie relacje miłości. True relationship. Prawdziwe relacje. According to this question, według tego pytania, I have no answer. Nie mam odpowiedzi. Even though I give you answer, i nawet jeśli udzielę wam odpowiedzi, it will only create new question. To tylko spowodowałoby to powstanie nowego pytania. Because that's why the law books are so thick and thick and thick. I to właśnie dlatego księgi związane z prawem są coraz grubsze. Whenever you create new law, kiedykolwiek stworzycie nowe prawo, it creates some other problem. To wtedy stwarza to jakiś inny problem. That's what the problem with the Pharisees. I dlatego ten problem również związany był z faryzeuszami and scribes and lawyers. I nauczonymi w piśmie i znawcami prawa. Finally love comes. Aż w końcu przyszła miłość. Love one another. Miłujcie się nawzajem. Well, the commandment says, thou shalt not steal. Również jest przykazanie, które mówi, nie będziesz kradł. What is stealing, what is not stealing? Czym jest kradzież, a czym nie jest kradzież? If you begin to ask that question, jeśli zaczniecie zadawać takie pytania, it becomes so complicated. To wtedy może się to wszystko bardzo skomplikować. Okay. I show you lots of picture on my computer. Pokazywałem wam już wiele różnych zdjęć przy pomocy mojego komputera. Someone can say, Dr. Lee stole. Ktoś mógłby powiedzieć, doktor Lee ukradł to. And I said, I didn't steal it. A ja powiedziałbym, ja tego nie ukradłem. So we have to talk to lawyers. Więc musimy rozmawiać z prawnikami na ten lawyers temat. Gonna fight. Niech prawnicy walczą ze sobą teraz. If we are trying to solve every problem on legal basis, gdy chcemy rozwiązać każdy problem w taki legalny sposób, there gonna be endless fight. To skończyłoby się to takim niekończącym się bojem. Nobody can have a peace of mind. I nikt nie miałby pokoju. If you steal, gdy kradniecie, if I show you these pictures to you, jeśli pokazuję wam te zdjęcia, to make money, aby zrobić na tym pieniądze, then I'm stealing their property. To wtedy faktycznie byłbym odpowiedzialny za kradzież. So to me, ale dla mnie, I say I didn't steal. Ja mówię, że nie ukradłem tego. But legally speaking, ale mówiąc legalnie, I'm stealing. To faktycznie kradnę. So I said, well, I don't want to steal. Więc mówię, ja przecież nie chcę kraść. Because commandment says, dlatego, że przykazanie mówi nie kradnij.
so I can't show this picture. Więc nie mogę pokazywać tych zdjęć. Am I being right with God? Czy teraz postępuję w porządku względem Boga? You know what is my position is in this? Wiecie, jaki jest mój stosunek do tego? Well, God, it's up to you. Boże, niech będzie tak, jak Ty chcesz. So, when someone finds me doing this, więc jeśli ktoś odkryje, że ja to robię, you know, you take care of them. To Ty zatroszcz się o to. You know why I'm doing this. Ty wiesz, dlaczego ja to robię. So, to me, God has to determine. Tak więc, moim zdaniem, Bóg musi to określić. I don't wanna say. Ja nie chcę powiedzieć. No matter how, what scientists found out, bez względu na to, co odkryli naukowcy, it's a God's thing anyway. To i tak. It belonged to God anyway. To i tak, to wszystko przecież należy do Boga. That's why I can use. I dlatego ja mogę to użyć. I don't wanna, you know, justify it that way either. Ale ja nie chcę też usprawiedliwiać siebie w taki sposób. Even though I, you know, I shared with some other people. Nawet jeśli dzielę się tym z innymi ludźmi. And my staff says, Dr. Lee, i moi współpracownicy powiedzą doktorze Lee, if you share this with other jeśli people, będzie pan pokazywał to innym ludziom, you know, you're violating what? To gwałci pan co? You know, some, what do you call? Jak to nazywacie? Copyright. Copyright, właśnie. Maybe someday giraffe will sue me. Może któregoś dnia. It is possible someday some people can sue me. Myślę, że któregoś dnia niektóre osoby lepiej to pojmą, że wezwą mnie do sądu z tego But powodu. You know what? Ale wiecie co? Then I'll be questioned. Będą zadawać mi pytania. Why are you using this? Dlaczego pan używa tych zdjęć? Then I will tell in the court why I use that. Powiem w sądzie dlaczego. Ja to robię. And some people will learn something. I niektóre osoby wtedy nauczą się czegoś. Wow. I powiedzą wow. And then they'll determine what I did. I wtedy będą wiedziały, dlaczego ja to zrobiłem. But even though they learn something fantastic, something about God. Ale nawet jeśli nauczą się czegoś wspaniałego o Bogu. If the law of the land is still so important for them. Jeśli to prawo ustanowione tam będzie dla nich tak ważne, they can put me in jail. To mogą nawet umieścić mnie w więzieniu. You know what I say? Ale wiecie, co na to powiem? That's okay with me too. Dla mnie to i tak będzie w porządku. Some work to do in jail, dlatego, że like w więzieniu Joseph, you know? Też mam wiele pracy do wykonania. Tak więc to prawo państwowe nie może mi wyrządzić jakiejś większej krzywdy. Because we belong to God. Dlatego, że my należymy do Boga. I'm not suggesting you to violate all the laws. Nie sugeruję wam, abyście łamali prawa państwowe. So this is the same thing that the Rahab of the Jericho. Podobnie było w przypadku Rahab, która mieszkała w Jerychu. Can tell the lie. I ona też powiedziała kłamstwo. According to the law of land. A według tamtego prawa. She should be put in jail. Ona powinna znaleźć się w więzieniu. But for God. Ale według Boga she was almost being martyred. Ona była niemalże męczennicą. So, when God says thou shalt not steal. Więc gdy Bóg mówi nie będziesz zabijał, what it simply means is, to co to oznacza? If you steal, jeśli kradniesz, you'll be stressful. To znajdziesz się pod wpływem stresu. You're not gonna be sleeping. Nie będziesz mógł spać spokojnie. You'll produce lots of oxygen free radicals. Wytworzysz wiele wolnych rodników. And it'll make you sick. I będziesz chory. I love you. Ale ja kocham cię. I don't want you to be sick. Nie chcę, żebyś był chory. So please. Tak więc proszę. Don't steal. Nie kradnij. But best thing is. Ale tym, co najlepsze w tym wszystkim. If you could love one another. Jest to, że jeśli miłujecie się nawzajem. That's best. To jest właśnie to. That's what Jesus najlepsze. Said. To właśnie ma na myśli Jezus. I give you new commandment. Daję wam nowe przykazanie. Love one another. Miłujcie się nawzajem. Isn't that more beautiful? Czy to nie jest czymś piękniejszym? So don't try to be too legal. Więc nie próbujcie postępować przesadnie, legalnie. Then there gonna be all confusion. Dlatego, że to spowoduje tylko zamieszanie. Now, second question. Drugie pytanie. Chodzi w tym drugim pytaniu o 3-letnie dziecko, którego mózg rozwija się zbyt szybko i niebawem ma dojść do operacji oczu właśnie z tego powodu, dlatego że narząd wzroku jest zagrożony. Co można uczynić w takiej sytuacji? Yes, when the baby is in immediate danger because of too much brain pressure.
gdy dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie z powodu pewnego schorzenia związanego z mózgiem. This is an urgent situation and the surgery to relieve the pressure is definitely needed. Nagły przypadek i wtedy bardzo ważne jest, aby to ciśnienie między innymi występujące w mózgu znacznie zmniejszyć. But this is not a hopeless situation. I często to nie jest jakaś beznadziejna sytuacja. Even the eyes can be, the optic nerve can be damaged. Nawet jeśli poprzez to wysokie ciśnienie może zostać uszkodzony nerw wzrokowy, they can still regenerate. To pomimo tego ten nerw może się zregenerować. Can recover. Może się odbudować. So do the good new start with that baby. Tak więc należy w takim przypadku stosować ten program New Start razem z tym dzieckiem. I trzecie pytanie. Chodzi o zespół nerczycowy. Czy zespół nerczycowy jest chorobą autoimmunologiczną? I co jest powodem tej choroby, szczególnie w przypadku dzieci? Most of the kidney problem which cause proteinuria, the lots of protein in the urine. Większość chorób nerek, które mają związek z oddawaniem wraz z moczem zbyt dużej ilości białka, it's autoimmune disease. To są w większości przypadków choroby autoimmunologiczne. Even a little child can have autoimmune disease. I nawet małe dziecko może zapaść na chorobę autoimmunologiczną. Sometimes this autoimmunity can be inherited from mother and father. Czasami ta choroba autoimmunologiczna może być odziedziczona po ojcu lub matce. Autoimmunity means the abnormal change in the T-cell genes. Autoimmunologia oznacza taką nienormalną zmianę w genach i w komórkach. I remember a child with autoimmune juvenile rheumatoid arthritis patient. Pamiętam pewne dziecko, które było chore na reumatoidalne zapalenie stawów i pochodzenia właśnie autoimmunologicznego. She was only 3.5 when she developed this arthritis. I to dziecko zachorowało na tę chorobę zaledwie w wieku 3,5 lat. So we can say how this little child have so much guilt. I możemy teraz zastanowić się, czy to dziecko będzie odczuwało, będzie miało poczucie winy z tego powodu. All this complex, you know, emotional problem. Czy będzie pojawiał się w tym przypadku jakiś kompleks emocjonalny, which can cause autoimmune disease. I to może właśnie wywołać taką chorobę autoimmunologiczną. But in these kind of situations, ale w takich sytuacjach usually is during the pregnancy. Zwykle podczas ciąży. Mother had a severe emotion problem. Matka może mieć jakieś poważne problemy emocjonalne. That little girl's mother, when she was pregnant. Matka tego małego dziecka w czasie ciąży. This mother attempt commit suicide twice. Ta właśnie osoba, o której mówiłem, ta matka, dwukrotnie w czasie ciąży próbowała popełnić samobójstwo. It's self-killing. Czyli chciała zabić siebie. So that mother's intention, i te intencje tej matki, mother's need, te potrzeby, was transmitted to the baby. Zostały przekazane temu dziecku, które znajdowało się w jej łonie. Baby is in mother's body. Dlatego, że to dziecko znajdowało się w ciele matki. And therefore babies, T-cell can become autoimmune T-cells. I dlatego komórki te takiego dziecka, tego płodu, mogą stać się komórkami autoimmunologicznymi. So you can say the baby is inheriting the gene. I w ten sposób to dziecko może odziedziczyć te złe geny. But that means it's hopeless. Ale czy to oznacza, że to jest już beznadziejna sytuacja? Still God can change and recover the this abnormal gene back to normal. Nie, Bóg nadal może tę sytuację zmienić i odbudować te uszkodzone geny. And this poor little girl, i ta biedna mała dziewczynka, was so sick with the rheumatoid arthritis until she became 17 years old. Była bardzo chora z powodu tego reumatoidalnego zapalenia stawów aż do wieku 17 lat. This is Korean girl. Ta dziewczynka była Koreanką. And this bad grandmother. I miała taką złą babcię. Always told her. A babcia zawsze mówiła jej, when she was a little girl, gdy ona była jeszcze małą dziewczynką, mówiła tej dziewczynce coś bardzo złego. And this grandma always said to her, ta babcia zawsze mówiła jej, oh, my poor little granddaughter. O, moja biedna wnuczko.
I guess you have a lot of sin. Myślę, że ty musisz mieć na sumieniu wiele grzeszków in your prior life. W swoim szczególnie przeszłym życiu. Previous life. W swoim dotychczasowym życiu, poprzednim wcieleniu. So she, this little girl, believed that there is a prior life. Tak więc ta mała dziewczynka uwierzyła, że jest coś takiego jak poprzednie życie. Without knowing what is a prior life. Nie wiedząc nawet o tym, czym takie życie jest. And then she thought she has a lot of sin. Więc ona myślała, że miała rzeczywiście bardzo dużo grzechów. She believed that. I uwierzyła w to. It's amazing. I to jest zdumiewające. This bad grandma is constantly telling them. I ta zła babcia cały czas przypominała jej o tym. You are so sick because you have so ty jesteś much taka sin. Chora, dlatego że bardzo nagrzeszyłaś. When she came to New Start. I gdy ona przyjechała do nas, aby prowadzić program New Start, to study Bible with me. I gdy razem studiowaliśmy Biblię, she realized there is no prior life. Wtedy uświadomiła sobie, że nie ma czegoś takiego jak to poprzednie życie. And every single sin, i każdy pojedynczy grzech Jesus forgave. Został jej przebaczony przez Jezusa Chrystusa. She says, oh, i powiedziała, o, doktorze Lee, my grandma was wrong. Moja babcia myliła się. I said, of course she was. A ja powiedziałem, oczywiście ona była w błędzie. Your grandma did not know this Bible. That's twoja babcia właśnie nie znała treści Pisma Świętego i dlatego tak that's było. Satan's theory. To jest teoria szatańska. She was so happy. I ona była taka szczęśliwa. Then I told them many things about how God loves i wtedy people. Powiedziałem jej wiele na temat Bożej miłości w stosunku do ludzi. Oh, then Jesus can heal me. To Jezus może też przyjść do mnie. Yes, that's why God brought you here. I to właśnie dlatego Bóg przyprowadził ciebie tutaj. From that point she loved this healthy diet. I od tamtej pory ona polubiła tę zdrową żywność, dietę. And she was on the wheelchair when she came to me. Gdy ją do nas przywieziono, znajdowała się na wózku inwalidzkim. She could only walk just maybe 5-6 steps. I mogła tylko przejść jakieś 5-6 kroków, na przykład do łazienki, like this, idąc w ten sposób. Because all hip joint, and she used to play piano very good when she was like 7 years old. Wcześniej w wieku 7 lat bardzo dobrze potrafiła grać już na pianinie. Now finger look like this. Ale teraz jej palce wyglądały w ten sposób. You know, after she talked to me. Ale po after 7 years when her finger become a little bit deformed. Ale po tych 7 latach, gdy jej palce zaczęły być coraz bardziej sztywne i zdeformowane. She never touched the piano since. Od tamtej pory nigdy nie dotknęła nawet pianina. But after she talked to me. Ale po naszej rozmowie. Jesus forgave all sin. Gdy zrozumiała, że Jezus wybaczył jej wszystkie grzechy. There is no prior life. Że nie ma czegoś takiego jak to poprzednie życie. Is wrong. I że ta babcia się myliła. And God's love can recover the T-cell gene again. I że miłość Boża jest w stanie znów zregenerować jej komórki. And her joint tissue, knee joint, hip joint will recover. I że jej stawy, uszkodzone stawy mogą zostać zregenerowane. You know, she was so happy she stood up. Wtedy ona była tak szczęśliwa, że wstała. And she says, thank you. I powiedziała, dziękuję. After that consultation, i po tej konsultacji she went out. Ona wyszła. She went to piano and began to touch the piano key. Poszła do pianina i zaczęła dotykać pianina. And I heard this all this, you know, loud shouting, woo, applauding. I wtedy nagle usłyszałem, jak wszyscy zaczęli bić brawo, bardzo głośno. I didn't know what happened. I nie wiedziałem, co się stało. I went out, she was in front of a piano. Myślałem, że ona stała tam przed pianinem. Of course she couldn't play piano very well. Oczywiście nie, ona nie potrafiła zbyt dobrze grać na pianinie. And she was playing piano. Ale grała na nim. And you know what she said? I wiecie, co powiedziała? I know God can heal me. Wiem, że Bóg może mnie uzdrowić. I never touched piano since I was 7 years old. Nigdy nie dotknęłam nawet pianina od 7 roku życia. Because I thought God was punishing me. Dlatego, że zawsze myślałem, iż Bóg karze mnie. My finger become like this. I moje palce zostały zdeformowane. I was so ashamed of it. I tak bardzo wstydziłam się ich. Because my finger is the evidence of punishment. Dlatego, że te moje zdeformowane palce były dowodem kary. But now Dr. Lee told me, ale teraz doktor Lee powiedział mi, it's not the punishment. Że to nie chodzi o karę. She said, now I'm not ashamed of my finger. I powiedziała, i teraz nie wstydzę się moich palców. This finger, te palce God will heal. Bóg uzdrowi. So I'm going to play piano. Więc będę grać na pianinie. She was getting better.
I czuła się coraz lepiej. She only could step up 5-6 steps. Wcześniej mogła przejść jedynie 5-6 kroków. About 10 days later. Ale jakieś 10 dni później. She was walking for 10 minutes. Mogła już spacerować przez 10 minut. 2 weeks later. 2 tygodnie później. She walked half an hour. Maszerowała przez pół godziny. Now she's in New York. I teraz mieszka w Nowym Jorku. In university. I uczy się na uniwersytecie. She completely recovered. Całkowicie została uzdrowiona. Praise God. Chwała Bogu. See, this morning I showed you Ellen White's writing. Dziś rano przypomniałem wam kilka wypowiedzi Ellen White. The Satan is the originator of the disease. Mówiąc o tym, że to szatan, z inicjatywy szatana pojawiały się choroby. And the Satan create all this mind problem. I że to szatan inicjuje te wszystkie problemy umysłowe. Guilt, frustration, jak fear, wina, frustracja, strach, hopelessness, beznadziejność. And Ellen White says, i Ellen White mówi, 9 out of 10 diseases originate from there. 9 na 10 chorób pojawia się w wyniku właśnie tego. That's why we Adventists must know the gospel in right context. To dlatego my Adwentyści musimy znać Ewangelię we właściwym kontekście. But Satan is always giving us new technique how to heal. Ale szatan zawsze stara się nas obdarzyć nową techniką zdrowienia. Somebody asked here. I ktoś pyta tutaj. Dr. Lee, how about diet according to the blood group? Doktorze Lee, co z tymi dietami według grupy krwi? If you eat type, you have to eat certain food. Jeśli macie taką grupę krwi, to możecie jeść owoce na przykład. Jeśli macie grupę krwi zero, to możecie spożywać taki i taki rodzaj pożywienia. Forget it. Zapomnijcie o tym. Be like a giraffe. Bądźcie jak żyrafa. Forget it. These are zapomnijcie all o tym. False. To wszystko okay. Są fałszywe teorie. If you go to China, jeśli udacie się do Chin, depending upon which month your birthday is, to w zależności od tego, w jakim miesiącu urodziliście się, your diet must be different. Wasza dieta musi się różnić. This is all satanic device. Okay. To wszystko są takie szatańskie wymysły. And world is confused. I cały świat znajduje się w takim zamęcie. This is Babylon. To jest Babylon. God gave you all the fruit, all the beans, Bóg dał wam wszystkie owoce, warzywa, rośliny strączkowe, soybeans and everything. Soje i wszystkie inne pokarmy roślinne. God will speak to you what to eat. Bóg przemówi do was i powie wam, co macie zjeść. Okay. Eat accordingly. Jedzcie zgodnie Don't właśnie z tym głosem Bożym. I nie słuchajcie ludzi. So here's another sister or brother says, I'm allergic to beans. Tutaj inna siostra czy brat mówi, że ma uczulenie na rośliny strączkowe, na fasolę. Well, if you're allergic to beans, you can't have beans. A jeśli macie alergię na fasolę na przykład, to nie możecie jeść fasoli. It's not most ideal situation. Nie jest to idealna sytuacja. But don't worry too much. Ale nie przejmujcie się za bardzo. Keep on doing New Start without being. Po prostu starajcie się realizować ten program New Start bez fasoli. When your T-cell become stronger, a gdy wasze komórki te wzmocnią się, then you lose that allergies. To wtedy również ustąpi to uczulenie, alergia. Then in near future you'll be able to eat the beans. I wtedy w przyszłości będziecie w stanie spożywać również There's fasoli. Always hope in everything. We wszystkim zawsze jest nadzieja. Myślę, że na razie wystarczą odpowiedzi na te pytania. Jeszcze jest... What's the next question? Jakie jest następne pytanie? Dlaczego, co jest powodem tego, że po spożywaniu posiłków nie odczuwam takiej sytości, pomimo tego, że mój żołądek jest pełen? I think I answered this question. Myślę, że już próbowałem odpowiedzieć na to pytanie. So, when your stomach is full, tak więc, gdy wasz żołądek jest pełen, you must feel satisfied. To powinniście odczuwać tą sytość. Your body, your intestine produces a hormone called the cholecystokinin. Wasze jelita wytwarzają hormon zwany cholecystokininą, yeah, we call it CCK. Albo w skrócie CCK. When CCK is produced, gdy CCK jest wytwarzane, then your CCK go up to the brain. To wtedy dociera do mózgu.
and make you feel satisfied. I sprawia, że czujecie takie zadowolenie, sytość. You saw that mouse with the, widzieliście tę mysz z tym urządzeniem, electrode, okay. Z tą elektrodą na głowie. This experimentation enlightened me so much. To doświadczenie oświeciło mnie bardzo. Very recently. Ostatnio. I have in Korean language, but you know. That, mam to w koreańskim języku. But you are not gonna be able to. Ale nie będziecie chyba w stanie przeczytać. Scientists found out. Naukowcy odkryli. When you do some good things. Że jeśli robicie coś dobrego. Such as you help somebody. Na przykład pomagacie komuś. Then scientists actually were able to find out that you produce more endorphin. Wtedy naukowcy byli w stanie zauważyć, że taka osoba wytwarza dużo więcej endorfiny. I powiedzieli, my nie wiemy dlaczego. Ale gdy robicie coś złego, to wtedy nie wytwarzacie endorfiny. A gdy robicie coś dobrego, wtedy wytwarzamy endorfiny. To dlatego, kiedykolwiek czynimy coś dobrze, czujemy się dobrze. Why do you think it is that way? Dlaczego, jak myślicie, tak jest? So I think this is God's plan. Tak więc myślę, że to jest zgodne z planem so if Bożym. If we do the good thing, więc jeśli robimy coś dobrego, wtedy Bóg posyła iskrę, to produce more endorphin. Aby wytworzona została w organizmie większa ilość endorfiny. So this is the way God train us, you know? W ten sposób właśnie Bóg sprawuje nad nami kontrolę. To feel happier and happier. Uczy nas w ten sposób, abyśmy byli coraz bardziej szczęśliwi, czyniąc innym dobrze. It's the same thing as a mouse, you know? Więc tu chodzi o to samo, o co chodziło w przypadku tej myszy. Mouse, you know, the mouse receives electromagnetic signal. That's all. Ta mysz otrzymywała tylko taki sygnał elektromagnetyczny. It's invisible thing. To jest czymś niewidzialnym. So we receive that God's iskra too. A my odbieramy od Boga jego iskrę. Oh, feel good. Wtedy czujemy się dobrze. You don't have to pretend you feel good. Nie musicie wtedy udawać, że dobrze się czujecie. You feel good. Naprawdę czujecie dobrze. I could not, as a scientist, that kind of statements when you do good work and you feel good, it sounds like some kind of pretentious statement. Dla mnie, jako dla naukowca, takie oświadczenie, że czujecie się dobrze, gdy robicie coś dobrego, to robi wrażenie czegoś takiego sztucznego. It's something hard to believe, you know? Robi mi to wrażenie czegoś, w co trudno uwierzyć. Unless you experienced yourself. Chyba, że sami tego doświadczacie. But lots of people do the good thing. Ale jest wiele osób, które czynią dobrze. Just for their own pride. Tylko dla siebie, z powodu swojej własnej dumy. To show off to the other people. Aby pokazać się innym ludziom. Then God knows it's not true. I wtedy Bóg wie, że to nie jest prawdą. So God does not send iskra. I dlatego nie posyła iskry. So that's why already many people did the good work. I to dlatego właśnie te osoby, które przecież już dokonały wielu dobrych rzeczy. They never experienced the happy feeling. To nigdy nie doświadczały takiego uczucia radości, szczęścia. I have the poor people. I te osoby mówią, ja pomagam dobrym, pomagam biednym ludziom. I never had endorphin. A nigdy nie mam endorfiny. So one time after I become a Christian. Więc któregoś razu, kiedy zostałem chrześcijaninem, podjąłem taką decyzję. This is what Bible says. Biblia mówi. And I want to really experiment myself. Ja chcę doświadczyć tego, co ona mówi. So I'm going to do something very good. Mam zamiar zrobić coś bardzo dobrego. When nobody is around it. Ale tylko wtedy, kiedy nikt nie będzie tego widział. So one morning I was walking on the beach. Więc któregoś dnia rano spacerowałem sobie po plaży. Enjoying the early morning beach. I cieszyłem się widokiem plaży wcześnie rano. Sun is almost rising. Słońce niemalże pojawiało się na horyzoncie. So clean. Tafla była, jeziora taka spokojna i czysta. A wtedy odkryłem. It is pieces of glasses. Znalazłem kawałki szkła. Somebody threw out wine bottle. Ktoś wyrzucił taką butelkę po winie. I mean whiskey bottle. Czy po whisky. It was I ona rozbiła się i wszędzie widać było kawałki szkła.
It was dangerous. To było niebezpieczne. Because many people will be running around on the barefoot. Dlatego, że wiele osób będzie przecież biegać potem po tym piasku boso. I couldn't just pass by. Więc nie mogłem przejść obok tego obojętnie. It was early morning. To było wcześnie rano. Nobody's around. Nikogo nie było dookoła. And I began to pick it up. Więc zacząłem zbierać te kawałki szkła. Whisky smell. Ale ta whisky tak pachniała źle. Boy, it took almost half an hour. To zabrało mi prawie pół godziny, to collect all the pieces, aby zebrać wszystkie te kawałki. I dumped into garbage. I wrzuciłem je do kosza na śmieci. I felt wonderful. I czułem się wspaniale. There must be some iskra came, you know? To musiała być iskra, która dotarła do mnie. So I began to taste it a little bit, you know? Więc zacząłem próbować tego trochę. It sounds like a truth, no? To robi wrażenie czegoś prawdziwego. So I do more often. Więc robiłem to częściej. If you do that kind of thing, jeśli robicie tego typu rzeczy early in the morning, wcześnie rano, you feel good all day long. Wtedy czujecie się dobrze przez cały dzień. So, try to experience it, you know? Więc próbujcie doświadczyć czegoś takiego. But most of all, ale jeszcze bardziej, the most wonderful things are the person to person. Czymś najwspanialszym będzie taki stosunek pomiędzy jedną i drugą osobą. After talking to my patient, po rozmowie z moimi pacjentami, together, gdy modlimy się razem, then after prayer, to wtedy po modlitwie I open up my eyes, otwieram oczy and this patient look at me, i ta osoba patrzy na mnie, tears in the eyes, i widzę łzy w jej oczach. I know this person is new person. I wtedy wiem, że ta osoba jest taką nową osobą. What a joy. Co za radość. And that person says, thank you. I ta osoba mówi dziękuję. And he leaves. I odchodzi. I go, thank you, Lord. A ja wtedy mówię dziękuję Panie. Dziękuję. Praise the Lord. Chwała Panu. Boy, that's most wonderful thing. To jest czymś najcudowniejszym. And this patient goes home. I ten pacjent wraca do domu. And then the pastor calls me. I wtedy pastor dzwoni do mnie. Dr. Lee, doktorze Lee. Your patient came to me. Twój pacjent przyszedł and do I mnie. Goes, yes! I wtedy mówię tak. And then couple of months later, a kilka miesięcy później, could you come to the baptism? Czy mógłbyś, bracie, przyjechać na chrzest? Yeah! Tak. What a joy! Co za radość! You can't buy this joy. Nie można kupić takiej radości. With $100 million. Za 100 milionów dolarów. How long that cell stays in the body? Przez jak długi okres czasu martwe komórki pozostają w organizmie? Not too long. Nie za długo. Not too long. And when there's certain cells are dead, gdy niektóre komórki są już martwe, and God knows this cell has to be removed as soon as possible, i Bóg wie, że wtedy trzeba taką komórkę jak najszybciej usunąć, and God send his iskra to the nearest macrophage, to wtedy Bóg posyła iskrę do makrofaga znajdującego się najbliżej, he remote control them to the dead cell, i następnie zdalnie steruje nim, aby zbliżył się do tej komórki, this dead cells are eaten up. I ten makrofag pożera tę komórkę. I to miejsce jest całkowicie oczyszczone. Not too long. Nie trwa to zbyt długo. Second question. Dlaczego nie odczuwam chęci spożywania pewnych pokarmów, które są zdrowe? Well, don't laugh. Nie śmiejcie There's się. Lots of people have this problem. Dlatego, że wielu ludzi ma taki problem. Laugh. This is serious problem. To jest poważny problem. It is healthy. To jest zdrowe, but don't have appetite for. Ale ja nie mam ochoty na spożycie tego. They know it is healthy. Wiedzą, że to jest zdrowe. They read the book. Dlatego, że czytali o tym w książce. They listen to the lecture. Słuchają wykładów takie osoby. They know this is good food. I wiedzą, że to jest dobra, zdrowa żywność. Well, you know, the most common in Korea. Ale w większości przypadków w Korei. Korean people love to eat white rice. Koreańczycy uwielbiają spożywać biały ryż.
They don't like brown rice. Nie lubią tego brązowego ryżu. You know why? Wiecie dlaczego? Because traditionally. Dlatego, że tradycyjnie. Traditionally, long time ago, everybody had brown rice. Że biorąc pod uwagę tradycję, to dawno temu każdy spożywał brązowy ryż. Then their technique of raffination developed, so they could refine more and more. Ci Koreańczycy posiedli zdolność rafinacji tego ryżu, więc rafinowali w coraz większej mierze i spożywali coraz częściej biały ryż. At that time it was not the machinery doing that. W tamtym czasie nie robiono tego przy pomocy jakichś urządzeń, maszyn. At that time it was sort of, you know, ale po prostu ugniatano taki ryż. It was sort of a labor, plain labor. To było związane z taką pracą. So to have a brown rice, it didn't take too much time. Tak więc, aby uzyskać taki brązowy ryż, to nie zabierało to zbyt but if they do it dużo longer, czasu. Ale gdy za długo to robiono, to wtedy ten ryż stawał się coraz bardziej biały, coraz bardziej rafinowany. White rice was more expensive. Tak więc ten biały ryż był droższy. It was rich people begin to eat white rice. I bogaci ludzie zaczęli spożywać ten ryż. It was poor people were eating brown rice. A tylko biedni jedli brązowy ryż. So if you eat brown rice, więc jeśli spożywacie brązowy ryż, you're low class. To należycie do tej niższej klasy. That's why people don't like brown rice. To dlatego ludzie nie lubią brązowego ryżu. And also, a także. So it is what? It's brown rice. If you eat brown rice, tak więc gdy jecie brązowy ryż, people look down on you. To ludzie będą patrzeć na was z góry. So even the poor people. I nawet biedni ludzie. Whenever they have a guest. Kiedykolwiek zaprosili jakiegoś gościa, they buy white rice to. To kupowali biały ryż. To entertain the guest. Aby poczęstować tego gościa. Why? Because they don't want to be looked down. Dlatego, że nie chcieli wyglądać, iż należą do takiej niższej klasy. So brown rice, white rice has a lot of this emotional, you know, this kind of complex social meaning. Tak więc to zagadnienie związane z tym brązowym czy białym ryżem ma związek z takim kompleksem społecznym. Since our genes are responding to the meaning, a ponieważ nasze geny reagują na znaczenie, even the brown rice is definitely healthier. To nawet ten brązowy ryż, bez względu na to, czy jest zdrowszy. And but the socially doesn't mean very good food. To z punktu widzenia takiego społecznego, to ten ryż, brązowy ryż, nie ma takiego znaczenia dobrego znaczenia. Of course. Oczywiście. Gene respond to the meaning. Gen reaguje na znaczenie. So you don't like brown. I dlatego możecie odczuwać jakąś taką niechęć do tego brązowego ryżu. I have the same problem. Ja też miałem podobny problem. But when I become a Christian, ale gdy zostałem chrześcijaninem, I changed the meaning of brown rice completely. To zmieniłem to znaczenie tego brązowego ryżu natychmiast. I said, całkowicie. Aha. I powiedziałem, aha. God created as brown rice. Bóg stworzył ten ryż jako brązowy. This is original God's plan. I to jest ten prawdziwy, pierwotny plan Boży. To have a fiber. Aby w tym ryżu znajdował się błonnik. To have this yellow teeny germs, you know? Aby znajdował się tam ten żółty, mały zarodek. Oh, even the people look at me that I am poor man. I to, że ludzie patrzą na mnie, że ja może należę do tej niższej klasy społecznej, to co mnie to obchodzi? For me, God's plan is more important. Według mnie ważniejszy jest ten Boży plan. If the meaning changes, i jeśli zmienia się to znaczenie, your appetite comes back. To również wasz apetyt wraca wtedy. Because your appetite is controlled by the appetite genes. Dlatego, że wasz apetyt jest kontrolowany przez geny z tym związane. You have much better meaning. I teraz uzyskujecie takie lepsze znaczenie. Then that meaning activate your good appetite gene. A to znaczenie uaktywnia wasz dobry gen apetytu. I have my very close friend in America. Mam takiego bardzo bliskiego przyjaciela w Ameryce. And his father used to be Adventist Church pastor. Jego ojciec był kiedyś pastorem w kościele adwentystów. Old timer, you know. To było dawno temu. Very conservative, very legalistic. Konserwatystą i bardzo, bardzo legalistycznie podchodził do pewnych spraw. This friend i ten przyjaciel were told,
Temu przyjacielowi powiedziano, that if you eat white rice, że jeśli będzie jadł biały ryż, you're not gonna go to heaven. To nie znajdzie się w niebie. Są tacy ludzie. Very extreme. Tacy, którzy bardzo ekstremalnie podchodzą do takich zagadnień. No white rice in the family is allowed. Tak więc nie pozwalano, aby w rodzinie spożywano biały ryż. And all children hated this father. I wszystkie dzieci odczuwały nienawiść do tego ojca. And this father loves brown rice. A ten ojciec uwielbiał brązowy ryż. Whatever his father, their father loves. I cokolwiek kochał ten ojciec, whatever their father recommended, i cokolwiek on zalecał, they hated. To te dzieci odczuwały do tego nienawiść, niechęć. Extreme hatred. I to taką wielką nienawiść. His father died 30 years ago. Ich ojciec zmarł 30 lat temu. And this guy listened to my lecture. I ten człowiek, jego syn, słuchał moich wykładów. He is trying very hard to have a brown rice instead of white rice. I miał ogromne problemy, aby spożywać brązowy ryż zamiast białego. But you know, whenever he has brown rice, i kiedykolwiek próbował jeść brązowy ryż, his body rejected. Jego ciało odrzucało ten pokarm. He has diarrhea. Miał biegunkę. So he need to forgive his father. Tak więc on najpierw musiał przebaczyć swojemu ojcu. So I told him how to forgive. Więc powiedziałem mu, w jaki sposób można przebaczyć. We'll talk about forgiveness tomorrow. Jutro będziemy mówić o przebaczeniu. And finally he says, i w końcu powiedział, I forgave my father. O, ja przebaczyłem mojemu ojcu. Then brown rice was also forgiven at the same time. I w tym samym czasie wybaczył też temu ryżowi brązowemu. In psychology we call it association. W psychologii określamy to mianem takiego powiązania, asocjacji. Yeah, because association, actually there is association in the brain cell too. Dlatego, że jest coś takiego jak asocjacja w komórkach mózgowych. So, if you have a problem with the healthy food, więc jeśli macie jakieś kłopoty ze spożywaniem zdrowej żywności, there's many reasons sort of like this exist. To związek z tym może mieć wiele różnych przyczyn. Consciously or subconsciously. Czy to na poziomie świadomości czy podświadomości. And this requires many different kinds of forgiveness. I bardzo często ma to związek właśnie z wybaczeniem. We'll talk about forgiveness tomorrow. Ale jutro o przebaczeniu będziemy jeszcze mówić. But the conclusion is anyway, ale warto wyciągnąć z tego jakiś wniosek. You'll have to have iskra. Chodzi tutaj o to, że potrzebna jest w takiej sytuacji iskra. To be released from, aby być uwolnionym bondage. Od tej właśnie niewoli. This is a kind of satanic bondage. To jest taka szatańska niewola. So, you need, that's what Jesus says. I dlatego Jezus mówi, you shall know the truth. Poznacie prawdę, and truth shall set you free. A ta prawda was wyswobodzi. Don't be disappointed. Tak więc nie bądźcie rozczarowani. Even though you don't have a good appetite for a healthy diet. Bo nawet jeśli nie odczuwacie apetytu w stosunku do tej zdrowej żywności, God already forgiven you in that area too. To i na tej płaszczyźnie już Bóg wam wybaczył. God still loves you. Bóg ciągle kocha was. And God will cooperate with you. I będzie z wami współpracował. For you to be set free. Abyście również mogli cieszyć się tą wolnością. I któregoś dnia będziecie mogli powiedzieć, dziękuję Panie. Now I can have brown rice. Teraz już mogę spożywać brązowy ryż. Amen. Amen.